Chwała Państwa, orkiestra Kolegium F pod dyrekcją maestro Marcina Sobolińskiego. Zabrze, wydaje mi się, Panie Bogusławie, to bardzo kulturalne miasto. Bardzo kulturalne. 2000 miejsc, bilety wykupione. Ludzie chcą słuchać dobrej muzyki. Chcą słuchać dobrej muzyki, proszę to powtarzać wszędzie, każdemu i na każdym kroku. Podobno jest tutaj 2010 miejsc. Słyszałem, że 2000 osób kupiło bilety na Pana, 10 dla mnie. Piękne miasto, ale teraz napisał to chyba po niemiecku. Zejść do gondoli, czyli Helga końcu bunkę. Hapisz an Bord dich, dann stoße ich freudig vom Land. Führe heilig dich hinüber zum Schatz. Johann Strauss, Wiedeńska krew, utwór sponsorowany przez honorowych dawców krwi. Zapraszamy. Rosalindy. A tak, to słynna aria z operetki Zemsta nietoperza, Czartasz Rosalindy. Przepiękna aria, no bardzo trudna do śpiewania, dlatego primadonny operowe obsadza się w roli Rosalindy i potrafią one zaśpiewać tego efektownego, ale trudnego bardzo Czartasza.
że pan dyrektor Marcin Sompoliński należy do nielicznego grona dyrygentów w Polsce, którzy potrafią wykonać prawidłową muzykę Straussa w sposób natchniony, ale... To, proszę Państwa, nie jest wcale ani łatwe, ani proste, ani się tego nie można nauczyć w Akademii Muzycznej na wykładach, na lekcjach dyrygentury. To tak by wyglądał. Przed Państwem Zbigniew Podycki! Moje dzieci w każdym razie mówiły: ojciec, nie śpiewaj tylko kawałka, bo ile można. Ja tłumaczyłem, że to nie moja wina, bo ja w nim wziąłem, tylko puszczałem. Ale ponieważ to będzie znowu niedziela i mogą tylko kawałka nie puścić. Tak się wszystkim paniom złożę życzenia zdrowia, w nowym roku wszystkiego najlepszego, w pracy, w domu i w szkole. A piosenka Oczarowanie śpiewa Zbigniew Podecki. Czy to tylko chwila? Znają Państwo ten kawał, prawda? Że to miłość na pewno rozświetliło noc, światło wszystkich raz i już żyć bez siebie przestaliśmy.
oczekiwał pan psuki maj. Mam ją w uchu i we wdzięcznej pamięci. Książę błazna jest wart. To jest aria Barynkaja z pierwszego aktu operetki Baron Cygański. Wielka sława to żart. Książę błazna jest wart. Złoto toczy się w krąg z rąk do rąk. Z rąk do rąk spróbujmy razem. Jest najsławniejszą operetką skomponowaną w XX stuleciu. Najsławniejszy duet operetkowy, jaki w ogóle istnieje. Ten duet to usta milczą, dusza śpiewa, kochaj mnie. Śpiewa Katarzyna Hołysz i Andrzej Lambert. Jeśli nie zostanie wykonany radecki marsz Johanna Strausa Ojca.
Orkiestra Kolegium F pod dyrekcją maestro Marcina Sąkolińskiego. Anna Głogowska, Rafał Masera, Katarzyna Hołysz, Andrzej Lampert, Zbigniew Wodecki. Maestro Marcin Sąkoliński i orkiestra Kolegium F. Bogusław Kaczyński. Dziękuję serdecznie.